Na film zaprasza Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Stoimy na granicy. Pruski golub i rosyjski dobrzyń przedzielone szemrzącą drwęcą. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam do wspólnego odkrywania historii. Każde pogranicze ma swoją specyfikę i prawdę mówiąc do dziś gołym okiem da się dostrzec różnicę pomiędzy oddzielnymi niegdyś miasteczkami leżącymi w dwóch różnych imperiach. Panie marszałku, nie bez powodu spotykamy się właśnie tu. Golub Dobrzyń to miejsce symboliczne w historii powrotu ziem dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego do odrodzonej, niepodległej polskiej macierzy. To rzeczywiście miejsce symboliczne. Tutaj przekroczył granicę dawnego zaboru rosyjsko-pruskiego Haller. Przyszedł już z wolnej Polski. Kilkanaście miesięcy trwał karnawał wolności za Drwęcą, a tu wciąż Polacy czekali na swoją niepodległość. Niesamowite miejsce, 100 lat mija od tych wydarzeń. Zachęcam wszystkich Państwa, bo w każdym mieście, gdzie będą przygotowywane materiały filmowe, działo się coś bardzo ciekawego, bardzo ważnego dla naszej dzisiejszej również tożsamości i, jak wierzę, w naszej przyszłości. Dawny rosyjski Dobrzyń wraz z ziemiami Królestwa Polskiego odzyskał niepodległość już w roku 1918. Golub musiał poczekać na to jeszcze kilkanaście miesięcy, aż do stycznia 1920 roku. Przygraniczna codzienność upływała pod znakiem małych życiowych spraw, ciężkiej pracy i kwitnącego przemytu. Agonia Starego Świata rozpoczyna się wydarzeniami w odległym Sarajewie. 28 czerwca 1914 roku arcyksiąże Franciszek Ferdynand ginie z rąk zamachowca. Dość szybko echa wydarzeń światowych zaczynają pobrzmiewać w Dolinie Drwęcy. Przez Golub przetaczają się tragikomiczne w wyrazie oddziały pruskie eskortujące rosyjskich jeńców. Pośród niemieckich strażników ledwie jeden ma karabin. Cała reszta uzbrojona jest w pałki. Warunki życia roku 1916 stają się nieznośnie ciężkie. Brakuje żywności i opału. Wielka wojna wkracza w małe sprawy zwykłych ludzi. Wprowadzony zostaje zakaz korzystania z rowerów dla wszystkich tych, którzy nie posiadają specjalnego zezwolenia na posiadanie kołowców. Właściciele jednośladów zobowiązani zostają do odstawiania wszystkich wężów gumowych od swoich rowerów, to jest opon. Zostaje wydany zakaz działania placówek o charakterze luksusowym. Zakazuje się działalności kawiarniom i cukierniom, zakazuje się wypieku ciast. Nie wolno też przeznaczać wełny owczej na własne, prywatne potrzeby. Powstaje i silnie wspierany jest Związek Hodowców Małych Zwierząt oraz Towarzystwo Hodowców Pszczół. Polskie ziemie leżące wcześniej w zaborze rosyjskim dostają się pod niemiecką okupację. 1 sierpnia 1914 roku rosyjscy urzędnicy i pogranicznicy opuszczają Dobrzyń. Dzień później wkraczają tu pierwsi niemieccy żołnierze. Z końcem miesiąca, 27 sierpnia, dochodzi do wydarzeń, których finał mógł być nad wyraz tragiczny. Jakimś cudem, jak utrzymują miejscowi, sprawy potoczyły się jednak gładko. Przypomina o tym wystawiona po latach dziękczynna figura. Co takiego działo się w mieście w sierpniu 14 roku? To było 26 wieczorem przez wojsko, które czy żołnierzy, którzy sprawowali tutaj kontrolę, jak się zachowują mieszkańcy po prostu po godzinie policyjnej. Weszli na podwórze, w którym stał dom i wielki magazyn. W piwnicy znaleźli alkohole, różnego rodzaju wina i tak dalej. No i Zabalowali. Efekt był taki po prostu, że w mieście chaos powstał. Dochodzi do ekscesów inspirowanych przez pijane pruskie żołdactwo. Co dzieje się dalej? W następnym dniu ten dowódca Fuchs między innymi wydaje rozkaz, żeby wezwać wszystkich mieszkańców na ten teren tutaj tego rynku w Dobrzyniu. I tutaj po prostu zostali ściągnięci wszyscy. I kobiety, mężczyźni, i dzieci, i małe, i duże, i tak dalej. Tu znalazło się na tym placu około 5000 ludzi. Tu stały karabiny maszynowe. Nie wolno było nikomu po prostu się poruszać. I wtedy w pewnym momencie wjechał na teren tego, między innymi ten dowódca wojskowy, Fuchs. I objaśnił, że to, co zrobiliście, po prostu to jest zasługa wasza, wyście dokonali tego i dlatego domagam się, żebyście wskazali winowajcę. Jeżeli nie, to ja dokonam egzekucji co dziesiątego
mieszkańca na tym rynku, a następnie całe miasto zniszczę, spalę. Znajduje się szczęśliwie bohater, dzięki któremu miasto nie zostaje zniszczone. Tak jest. I tym miastem po prostu nie zostaje zniszczone, ponieważ jedna pani, która tu się znalazła, wskazała tego człowieka, który rzekomo był. On miał zielonego pojęcia, nie miał co, ale po prostu to spowodowało, że odwróciła się sytuacja. I jeszcze takim jednym plusem dodatkowym dla mieszkańców było to, że przyjechał do tego dowódcy wysłannik z teczką, a w tej teczce znajdowały się informacje, co ma zrobić. W tym samym czasie, co tu się wydarzyło w sierpniu, wkroczyły wojska rosyjskie na teren Prus. I dlatego dostał, że ma wojsko tutaj stąd zabrać i ruszyć natychmiast do Prus, żeby tam rozpocząć walkę. Szczęśliwy finał wydarzeń dobrzynianie przypisali wstawiennictwu Matki Bożej i stąd ten pomnik, prawda? No oczywiście. Wśród tych 5000 mieszkańców znajdował się proboszcz tej parafii, Czesław Rogacki, i między innymi on rzucił hasło takie, że z podziękowaniem za cudowne ocalenie. 5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austro-węgierskie obiecały stworzenie Królestwa Polskiego w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami. Zapewniono o stworzeniu polskiej armii i rozpoczęto werbunek ochotników. Pośród mężczyzn z Dobrzynia pomysł nie wzbudził żywszych reakcji. Między 1 a 10 grudnia z całego powiatu rypińskiego, do którego należało wówczas miasteczko, zgłosiło się ledwie 6 ochotników. Długo oczekiwany przełom nadchodzi z listopadem 1918 roku. Wyczerpane wojną i przygnębione klęskami na froncie zachodnim Niemcy poczynają wrzeć. Wybucha bunt pośród marynarzy w Kilonii. Fala rewolucyjnego niezadowolenia i roszczeń rozlewa się po całym kraju. 9 listopada abdykuje Wilhelm II. 2 dni później państwa Antanty godzą się na zawieszenie broni. Rozejm podpisany zostaje w wagonie kolejowym w Compiègne. W całym kraju, więc i w Golubiu, powstają rady robotniczo-żołnierskie. Choć w niektórych miastach dominację rad stanowią Polacy, na przykład Chełmża, 30 Polaków do 9 Niemców. W innych miastach stosunki sił są wyrównane. Na przykład Toruń, 33 Niemców do 32 Polaków. Mimo wszystko powołane ciała zdają się nie najlepiej reprezentować polskie racje i interesy. Co do składu Golubskiej Rady nie mamy bliższych informacji. Dla zapewnienia reprezentacji polskim interesom we wszystkich ośrodkach dzielnicy pruskiej powstawać zaczynają polskie rady ludowe. Zakres ich działania i kompetencji reguluje polski Sejm Dzielnicowy podczas obrad w Poznaniu w grudniu 1918 roku. Pośród mieszkańców Golubia i całego Pomorza kiełkuje nadzieja, podsycana zresztą napływającymi z zewnątrz wieściami, że już niebawem wybuchnie w dzielnicy powszechne powstanie. O ile bowiem ziemie niedawnego zaboru rosyjskiego z sąsiednim Dobrzyniem od kilku tygodni leżą w odrodzonej i kształtującej się Polsce, po pruskiej stronie drwęce sprawy nie są jeszcze jasne. Generał Haller wraz ze swą armią przybijający do portu gdańskiego na pokładzie brytyjskiego okrętu wojskowego. A potem już tylko powszechny zryw, wybuchające jedna po drugiej ziemię, powszechne powstanie w całym zaborze. Takie pragnienie, mające zresztą wiele wspólnego z realnymi planami, wypełniało serca Golubian, ale i Bydgoszczan, Torunian, Grudziądzan i Brodniczan. Koniec grudnia przynosi trzeźwiący zawód. Spośród wszystkich ziem powstanie wybucha tylko w Wielkopolsce. Jest tam zdecydowanie najlepiej przygotowane. Pomorzanie nie tracą jednak werwy i zaangażowania. Golub obok Brodnicy, Lubicza i należącego do prowincji poznańskiej Gniewkowa jest największym punktem przerzutu ochotników do armii powstańczej. Znamy nazwiska kilku z nich. Bieganowski, Bielecki, Buczkowski. Wiemy również, że pogrzeb golubskiego powstańca, niejakiego Tadrowskiego, zmienił się w manifestację polskości. Sprawy przybierają obiecujący kształt. Postanowienia podpisanego 28 czerwca 1919 roku Traktatu Wersalskiego oddają Pomorze Polsce. Upływa jednak dobre pół roku, zanim na golubskim gruncie stanie stopa polskiego żołnierza. Przede wszystkim dlatego, że jest naprawdę dużo do zrobienia i ustalenia. Unormować trzeba na przykład sprawy urzędnicze. Zaplanować trzeba szczegółowy harmonogram przejmowania miast i ziem. Rozmowy w tej sprawie kończą się 25 listopada. Wiadomo już, że Pomorze będzie przywracane Polsce w dwóch fazach. Każda podzielona na strefy jednodniowe z dniem przerwy między fazami. Aby jednak dodać łyżkę dziegciu do beczki pomorskiego miodu, strona polska ma być zobowiązana do wypłacenia Niemcom odszkodowania za zajęty majątek państwowy. Ma też wziąć na siebie część długów przedwojennych Niemiec, proporcjonalną do obszaru przejętej ziemi, które mają być spłacone aliantom. Właśnie tego dnia wkracza do miasta dawną ulicą Mostową grupa operacyjna pod dowództwem generała dywizji Stanisława Napoleona hrabiego Ursyn-Pruszyńskiego. Żołnierze przekraczają starą granicę na Drwęcy.
Kulub jest pierwszym pomorskim miastem wracającym do Polski. Późniejszy zasłużony burmistrz Golubia przytoczy słowa świadków tamtych wydarzeń. Ci, co przeżyli ten moment najwyższej ekstazy patriotycznej, tę najpiękniejszą chwilę w tylu wiekowych dziejach Golubia, nie mogą wyrazić ogromu przeżycia wewnętrznego. Na koniec istotna rzecz, mianowicie to tu w Golubiu odbędą się główne wojewódzkie uroczystości związane z powrotem do macierzy. Jaką oprawę zyskają? Zaczniemy w Dobrzyniu. Tak jak Haller, przemaszerujemy w grupie rekonstrukcyjnej z Dobrzynia do Golubia. Zakończone zostaną uroczystości na zamku, ale inscenizacja, którą przygotowaliśmy, to tak naprawdę rekonstrukcja tamtych wydarzeń. Aż 100 Hallerczyków na czele z Hallerem przekroczy granicę dawnego zaboru rosyjsko-pruskiego, a właściwie wtedy już naszego wolnego państwa polskiego i wyzwalanego spod okupacji niemieckiej Pomorza. W związku z tym zapraszam wszystkich, będzie festyn, będą korowody, będzie naprawdę się bardzo dużo działo. Zapraszam, weźcie udział w tym spotkaniu, bo warto. To jest niepowtarzana historia, 100 lat od odzyskania niepodległości. Trzeba to utrwalić i przenieść w przyszłość. Przecież przed nami kolejnych 100 lat. Mam nadzieję wolnej, zasobnej Polski, tu na Pomorzu, na Kujawach, w całym naszym województwie. Dziś poznaliście historię Golubia. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, w których opowiem o powrocie do odrodzonej Rzeczpospolitej innych miast Kujaw i Pomorza, które powróciły do macierzy w styczniu 1920 roku. Do zobaczenia.